MFC zaprasza na materiał. Cześć, witajcie moi drodzy. W kolejnej serii na kanale, nowej serii, która, którą chciałem tutaj Wam przedstawić, jest to kolekcja od De Agostini pod tytułem Muminki. Zbuduj dom muminków. Dlaczego nie chcę umieszczać tego w gazetkowych kolekcjach? Z tego powodu, pomimo, że to jest gazetkowa kolekcja jak najbardziej, ale z tego powodu, iż pierwszy raz w życiu zrobiłem coś, czego do tej pory nie robiłem. Czyli złożyłem prenumeratę by w celu zebrania wszystkiego, zbudowania rzeczywiście tego domu muminków, takiego jak widzimy tutaj. Dlaczego akurat muminki zapytacie? No to już wam odpowiem. Z muminkami jestem praktycznie od początku. Kiedy byłem mały i leciały wieczorynki w telewizji, to nie żadne smerfy, nie żadne gumisie, nie żadne, nie wiem co tam, nie pamiętam już latały bolki i lolki, tabalugi i tym podobne, tylko właśnie muminki. muminki. Najbardziej mi się podobała ta Wieczorynka, to znaczy jeszcze yy, bardzo lubiłem zwariowane melodie o, z Myszką Miki, i Donaldem, ale to leciało dosyć rzadko i nie pamiętam w ogóle czy to leciało w paśmie yy, Wieczorynek. Ale jeżeli, mu, jeżeli zacząłem już mowę o Wieczorynkach, to moją ulubioną Wieczorynką były właśnie Muminki. Na podstawie opowiadań Tove Jansson. I... Mam bardzo duży sentyment do Muminków. Bardzo mi się podobały muminki, nawet po latach, kiedy już byłem dorosły, ściągnąłem sobie wszystkie odcinki Muminków i oglądałem jeszcze raz. I naprawdę darzę tą bajkę wielką sympatią i sentymentem. I dlatego właśnie postanowiłem zbudować sobie ten dom Muminków. Znaczy w planach jest. W planach oczywiście jest zbudowanie całego, ale jak to się potoczy, nie wiem, może przyjdzie w pewnym momencie. Taki czas, że jednak przestanę to budować i, i skończę na pewnym etapie. No, różnie to może być, ale ogólnie założenie jest takie, żeby zebrać wszystko i postawić sobie cały ten dom uminków, gdzieś, cholera wie jeszcze gdzie, bo będzie to duże bydle. I, a ja też nie, nie cierpię na nadmiar wolnego miejsca e, za sprawą figurek i tych różnych kolekcji, które e, posiadam i które zbieram. No dobrze. Tak jak powiedziałem, złożyłem prenumeratę. Filmiki, które nagrywam, to już są filmiki na wyrost troszkę, ponieważ ja już jestem w tej prenumeracie do przodu, ale i dopiero wtedy mi przyszło na myśl, że mogę nagrywać te filmiki. W ogóle dopiero wtedy mi przyszło na myśl, że powstanie ta seria gazetkowej Kolekcje. Ale cofnąłem się do tego, do początku i będę wam przedstawiał, tak jak przychodziło to przysyłkach do mnie ponieważ początkowe numery, początkowe kilka wysyłek przychodziły tylko po dwa numery a potem już y, wrzucili po cztery numery oczywiście do każdego numeru dostawaliśmy jakieś y, gadżety jak i elementy do budowy tego domu no to jest oczywiste no i dobra przedstawię wam jak wygląda pierwsza wysyłka od de, którą złożycie na deagostini.com i jak to właśnie wygląda, co dostajecie? Może te gadżety odsunę sobie na bok. Do każdej wysyłki dostajemy taką oto karteluszkę, która nam mówi, że jeżeli będziemy płacili kartą albo PayPalem, to dostaniemy w gratisie magnesy oraz notes z motywem muminków. O, tak to wygląda. Notes plus magnesy z przesyłką 12. Sytuacja wyglądała tak, iż ja już miałem tą wysyłkę 12, i tak naprawdę nie płacę ani PayPalem, ani kartą. A magnesy dostałem z jakiegoś powodu. Nie wiem, są natomiast nie. Więc coś chyba się pomylili i po prostu te, te magnesy otrzymałem. No ale zgłosiłem, nie kazali odsyłać. Taki gratis. Dobrze, w pierwszej wysyłce mamy oczywiście numery 1 i numer 2, ale dostajemy coś jeszcze takiego. Może na początku te numery odsunę gdzieś na bok. Dostajemy mmm, taki oto przewodnik po kolekcji, czyli zbuduj do muminków o kolekcji. To do tego jeszcze też przejdziemy za chwilę, bo to jest prenumerata premium w środku. Mamy pokazane jak będzie wyglądał nasz ten dom muminków, figurki rodziny muminków i ich przyjaciół, dom będzie dosyć duży. No i tutaj pierwsza i druga strona się otwiera, no tutaj też mamy na trawie pokazany yy, jak wygląda ten dom muminków. I tutaj mamy duży plakat i rzeczywiście plakat jest spory po otworzeniu wszystkich stron, tak to wygląda. Ściany tego domu będą, jak i również dach będą zdejmowane, tak że będziemy mogli pseudo pobawić w środku. Tymi figurkami lub je po, po prostu poustawać. No i tutaj mamy przekrój naszego domu. Tak to będzie wyglądać, tak jak powiedziałem. Ściany będzie się zdejmować, będą wszystkie pokoje oczywiście weranda, pokój Muminka, pokój tatusia, mamusi Muminka. Tutaj mamy przekrój domu od góry pokazany czyli pokój dla gości, pie, par, znaczy poddasze, drugie piętro, pie, piętro i parter. Następnie mamy od strony kuchennego wejścia. Tak wygląda kuchnia, łazienka. Podzielone na piętra. Tutaj pokazane jest, jak, jak ściany się będzie zdejmować, czyli na początku trzeba będzie ściągnąć dach, następnie ściany. No i tutaj mamy pokazane yy, figurki i, i mieszkańców Doliny Muminków, jakie dostaniemy do. Yy, do y, oczywiście numerów i to są troszkę figurki na wyraz pokazane, ponieważ nie do końca idzie tak. Rzeczywiście pierwsze numery to tak było, piąty, szósty chyba jeszcze dobrze pamiętam, ale chyba pozostałe to nie było. Przodek na przykład nie był w numerze siódmy, nie pamiętam już dokładnie. Znaczy zobaczymy to z biegiem czasu, ale też nie ma wszystkich tutaj figurek, które dostajemy, ponieważ w wysyłce tam chyba 12, w dwunastym 12 wysyłce dostajemy jeszcze, Figurkę inspektora, którego nie zawarli tutaj. Nie wiem, jak będzie dalej. Może coś jeszcze przyjdzie. No i tutaj są elementy, które oczywiście będziemy dostawać: sprzęt kuchenny, meble, to mniej więcej tak tylko. Bo oczywiście będzie tego dużo więcej. Następnie coś pisze tutaj z zamontu: kabinę kąpielową, która wspaniale uzupełni dolinę muminków. Ciekawe, czy ta kabina kąpielowa będzie w dodatku premium. Ciekawi mnie to, ponieważ nie nie wspomniano o tym w tej gazetce. Hm. Zobaczymy, zobaczymy. Chociaż ja nie zbieram premium, ale zobaczymy jak to będzie później. Co tutaj nam przed rozpoczęciem pracy niezbędne narzędzia. No i tutaj jest pokazane narzędzia, no tak jak, jak powiedziałem, które będą nam potrzebne do, do, do pracy. I nie wszystkie narzędzia, które tutaj pokazują, nam dadzą. Tak naprawdę dadzą, tylko nam yy, malutki klej wikol do drewna. Reszty nie dostajemy. A, pędzelek i farba. O, tutaj nawet mamy ją pokazaną. Yy, świat muminków, trzy części. Ogólnie chyba przekrój tutaj jest pokazany. Co, tak, co będzie w numerach, mniej więcej. Historia muminków, towe Jansson i muminki. O, to jest ta kobiecinka, która... Napisało, od której wszystko się zaczęło i tutaj jest jakby datami, no, że w XIV przychodzi na Światowe i tak dalej i tak dalej i tak dalej i tak dalej aż do mm, 2019 roku do muminków wszystko co chcielibyście wiedzieć o muminkach kto zbudował to jest wszystko oczywiście w tych gazetkach krok po kroku opisywane no i na końcu Właśnie nasz ten dom muminków, czyli tak wygląda przewodnik o kolekcji, który dostajemy w numerze pierwszym. Następnie dostajemy taką kartkę, która świadczy, mówi nam, co dostajemy, jeżeli złożymy zamówienie premium. Premium zamówienie kosztuje nas dodatkowo 5 zł do każdego numeru, począwszy od numeru trzeciego, i z biegiem tych numerów będziemy dostawać dodatkowe. Figurki, akcesoria oraz matę, na którą będziemy mogli postawić później nasz dom muminków. Z akcesoriów widzę, że dostaniemy tak. Most, skrzynkę na listy, studnie. No i tak to wszystko. Mostek, tam gdzie Włóczyki często grał sobie na harmonicy. Z figurek natomiast dostaniemy hatifnatów, bukę, paszczaka, bobka, mimble, tutiki oraz panią Filiwionkę. I to jest będzie, jeżeli złożymy dodatkowe 5 zł na to premium. No i dobrze. W takim razie zobaczmy, co nas czeka w numerze pierwszym, jak to w ogóle wygląda. W numerze pierwszym dostaliśmy figurkę Muminkę. Jest tutaj ona pokazana w tym pudełku, nie jest odpakowana. Taki Muminek z kwiatkiem w łapce. Oraz elementy. Do montażu schodów. Do montażu schodów. I muminkowe łóżko. I to są te elementy. Elementy montażu łóżka. Łóżko rzeczywiście jest odlane z jakiegoś tam metalu. Albo ołowiu. Cholera wiesz czego. Dostajemy elementy. Yy, tylnej werandy. Schodków. Dostajemy klej wikol. I taki... Pasek jeden albo dwa, nie pamiętam już, tutaj taśmy klejącej obustronnej. Tak to wygląda. No i bardzo fajna część tych gazetek to jest praktycznie pierwsza i druga strona, która mówi nam o dosie postaci i opis. I tutaj mamy na przykład Muminka. Imię. Ród i gdzie, jest, yy, gdzie mieszka, czyli imię Muminek, ród Muminki, miejsce zamieszkania do Muminków do Dolinie Muminków i tutaj są powiązania, to jest bardzo fajne, bardzo dla mnie, który, gdzie jestem fanem Muminków ogólnie, to jest bardzo fajny etap, bo tutaj mamy yy, Muminka, przyjaciółka Panna Migotka, później nawet dziewczyna, przyjaciel Ryjek przyjaciółka, mała mi najlepszy przyjaciel Włóczyki, rodzice, tatusia, mamuś, y, mamuś, mamusia i tatuś, muminka. No i tutaj jest opis y, taki powierzchowny o muminku i tutaj jest ewolucja postaci. To też jest bardzo fajne, bo jest tutaj pokazane na przykład kadry y, z anime, czyli z tej takiej bajki, która powstała właśnie... Wieczorynce, która leciała w latach 90 na początku, to właśnie były te Muminki. Tutaj jest ten kadr, tu są kadry m, z komiksów, kadry z m, e, kukiełkowej wersji Muminków, bo jeszcze przed powstaniem tej wersji animowanej były e, wersje kukiełkowe. To jest bardzo też fajne. Tutaj na przykład jest e, aforyzmy z Doliny Muminków. Ten to zje dużo konfitur, pomyślał Muminek i co to on ma na nogach. I tutaj jest jakiś cytat, opowieść Zima Muminków. I opis krótki, co tak dalej. Początki domu muminków. Jak powstał yy, dom muminków z, pa z pamiętników Tatusia Muminka. Yy, Interesujące fakty. Jeszcze więcej o muminkach. Okładka szwedzkiego wydania. To są takie wszelkiego rodzaju ciekawostki o muminkach. To jest na przykład bardzo fajna rzecz, ponieważ to jest taka mapa Doliny Muminków. Y, którą posiadam w wersji polskiej dawno, dawno temu kupiłem sobie taką naprawdę w wersji dużej, bo to takiej nawet chyba metrowej wersji. Miałem to powieszone na ścianie. Bardzo fajna ta mapa do mumi, y, Doliny Muminków. Chociaż niby sygnowana Towejansen, ale y, są tu jakieś y, nie do końca y, poprawne rzeczy. Na przykład. Pokażę Wam na przybliżeniu i mówię Wam to jako fan Muminków, znaczy animowa, animacji, ponieważ nie czytałem żadnych książek i tak dalej. Mamy dom Muminków i namiot Włóczykija. Namiot Włóczykija zawsze był rozbijany po drugiej stronie rzeczki, czyli w tym lub w tym miejscu, po drugiej stronie. Nigdy po tej samej stronie nie rozbijał namiotu żeby po tej, stronie, po tej samej stronie rzeki co do Muminków, zawsze był po drugiej stronie, dlatego Muminek zawsze przebiegał przez, do niego przez ten mostek. Natomiast włóczyki, kiedy, kiedy nadchodziła zima, wyruszą na południe i przechodził przez góry samotne. To są góry samotne, które są na północy. Czyli te góry samotne powinny być w tej po tej stronie. Trochę to dziwne. Bo są odcinki, na przykład, gdy odcinek jest... Yy, Młoczyki wyrusza na południe i on zawsze przechodzi przez góry samotne. Dziwne są rzeczy tutaj, na tej mapie umieszczone. No i oczywiście to, co dostajemy i jak budować, krok po kroku. I potem, jak zbudować łóżko, muminka i to tyle, zapowiedź, co będzie w drugim numerze. W drugim numerze natomiast dostajemy pozostałe elementy do budowy werandy: stoja, wieżak na ubrania, namiot włóczykija oraz figurkę włóczykija. I wygląda to właśnie tak. Tutaj mamy włóczykija z jego namiotem. Pod namiotem jest płachta. Widać taka zielona. A tutaj są elementy do budowy werandy, wieszak na ubrania i bardzo fajna rzecz, którą niestety dostaliśmy tylko raz. Jest to niewielka rolka obustronnej taśmy klejącej. Szkoda, że nie dają tego więcej. Ponieważ taką rolkę taśmy klejącej trudno dosyć kupić. No i oczywiście w tym numerze mamy dossier ja z kim się przyjaźni. Przyrodnie siostry yy, Przyrodnie siostry ze strony matki córka Mimbli i mała Mi czyli wychodzi tutaj, że w bajce się tego nie dowiadujemy to tak naprawdę mogliby, mogliśmy się dowiedzieć z, prawdopodobnie z książki albo komiksów że Włóczyki jest spokrewniony z małą Mi z Mimblą ciekawe, rodzice Jok i Mimbla no i tutaj właśnie imię Włóczyki ród Mimblowate Miejsce zamieszkania wiosną i latem mieszka w namiocie nad rzeką w Dolinie mumików zimą podróżuje do ciepłych krajów. Oczywiście jego opis. Ewolucja postaci, w każdym numerze jest to samo. Anime z 69 roku. Film animowany Muminki na riwierze, chociaż dziwnie to trochę wygląda tutaj. No i oczywiście rok 90. Kultowa animacja z Wieczorynki. I widać, 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 widać dokładnie po której stronie włóczyki Rozbija namiot. Po drugiej stronie mm, rzeczki do muminków jest tam. No, i tutaj ulubione rzeczy, y, aforyzmy, czarodziejski kapelusz, jedna z pierwszych opowieści mm, o Dolinie Muminków. Taka y, bardziej złożona, rozbudowana. No, i tutaj jest krok po kroku montaż werandy, montaż wieszaka. I montaż namiotu jest dokładnie pokazane, jak zrobić jego namiot, i to jest tyle. I jest pokazane, co będziemy mieli w numerze trzecim. To tyle, moi drodzy. W związku z pierwszą yy, częścią prenumeraty Doliny Muminków, przedstawiłem wam, co dostajemy. I tak, Doliny Muminków, ten dom. Nadal można kupić. W opisie będzie umieszczony link do prenumeraty. Jeżeli chcecie złożyć sobie, no to złóżcie oczywiście. Wiadomo, że to będzie kosztowało ponad 3000. Jak to wszystkie te prenumeraty tyle kosztują, ale to wszystko zależy yy, tak naprawdę od Was. Ja jestem fanem muminków, mam sentyment do muminków. Ale rozumiem, że nie każdemu ta bajka się podobała znam osoby, którym ta bajka wręcz wnerwiała, denerwowała i odrażała ich ta bajka, ta animacja, woleli inne, no. bardziej kultowe były na przykład choćby Smerfy czy, czy gumisie, a my tutaj mówimy o jakichś, jak to sami tutaj określają, antropomorficznych jakichś takich postaciach, hipopatamów. O, ogólnie to Towean yy, określała ich jako trolle, bo nawet w jej książki nie nazywały się muminki, tylko małe trole i, i na przykład wielka powódź. Yy, tak to się nazywało. Nie wiadomo, czy to są trole, czy to są hipopotamy. W bajce to wyglądały jak takie humanoidalne hipopotamy, które mówiły ludzkim głosem. Yy, ona określała to jako trole, a tak naprawdę ród muminki muminkowate. I tyle w tabacie. Dzięki za oglądnięcie. No i cóż, widzimy się w kolejnym filmiku z tej serii. Trzymajcie się. Cześć.